No, nie powiem. Nie wygląda to dobrze. Dostałem zaproszenie na Nürburgring od znajomego, także jestem mocno podjarany. Jeśli jesteście ciekawi, to jedno okrążenie kosztuje od 30 do 35 euro, ale znajomy zafundował mi swoje auto do treningu, a właściwie pożyczył mi. Zafundował mi darmowe przejazdy, także jestem ciekawy, jak mi to pójdzie. No i dostaliśmy całkiem solidną furę. Wysiadamy. I mamy coś takiego, więc naprawdę na sportowo solidnie wydech jest tutaj porobiony. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Na torze już widzę, że fury sobie jeżdżą, ale coś tak jakby ospale. Ale same takie gnioty chyba śmigają. Chyba bez szału, co? Pościgać z nimi to my się chyba nie pościgamy. Ale zobaczymy. No i rozpoczynamy rozładunek. Najpierw sobie podpory wyciągniemy. I wysuwamy naszą furę. No, jestem ciekawy, jak to będzie brzmieć. A widać, że jest porobiony, nie? Jakieś specjalne hamulce i tak dalej. Ciekawe, czy się utrzymam na torze. Planuję przejechać 2 albo 3 okrążenia. Pierwsze zrobię takie spokojne, zapoznawcze. Zapoznam się z samochodem i ogólnie z torem. A potem zaczniemy sobie cisnąć. I zamkniemy drzwi. Odpalamy furę. Wyłączymy chyba wszystkie wspomagacze. Tu mamy Sport Plus, znaczy ustawienie do driftu i kontrola trakcji i stabilności wyłączona. Włączmy sobie światła i zjeżdżamy. No i jedziemy do szlabanów i chyba możemy powoli zaczynać. O kurde, ale to ma buta. Ciekawe, jaki czas osiągnę. Dzisiaj chyba nie będę sobie liczył, ale zobaczymy. Otworzy się? O, okej. No i ruszamy. Na razie na spokojnie, spróbujemy się rozeznać w tym ruchu drogowym tutaj. Coś furę dziwnie rzuca, ty. Chyba muszę do boksu zajechać na jakąś naprawę. Tak, coś nie tak jest z zawieszeniem, ale za chwilę to naprawimy. No ci jadą naprawdę, coś tak za wolno. Ten samochód na trójce już 120, trochę przesada. Tak, coś z tylnym kołem jest nie tak. Tylne lewe jakby. Jeszcze otarłem lusterko przed chwilą. Okej, tu się gdzieś naprawimy. Tutaj możemy się też zatankować. Okej, zobaczmy. Tak. Samochód na kapciu, ale kiedy on tego kapcia złapał? Powiem, no chyba na lawecie wyglądał dobrze. Musiał gdzieś przy zjeżdżaniu z lawety się uszkodzić. Zobaczymy dookoła, jak to wygląda. Kurde, no nie przejechałem jeszcze kilometra, a już samochód rozwalony. No dobra, wszystko ogarnięte. Możemy ruszać. Samochód zatankowałem przy okazji do pełna. No i teraz to tak. A gdzie ja tego kapcia złapałem? Przecież fura była... No nie wiem. Dobra, na razie na spokojnie. Tak na marginesie, jest to tor z Assetto Corsy, skanowany laserowo, nie jakieś dziadostwo. Chyba już zgubiłem zderzak. Nie, to nie mój odleciał, okej, na szczęście, bo widziałem w lusterku, że coś tam poleciało. Na razie powoli. Nie wiem jeszcze, czego się spodziewać po tym samochodzie. Za dużo tych... One za wolno jeżdżą, kurde, te samochody. Ciężko będzie idealną ścieżkę sobie wybrać, no ale... Taka jest właśnie jazda. O kurde, za dużo ich tutaj. Może dalej się przerzeć i zobaczymy. O rany. Może przy wyjeździe tak jest. No nie ma jak ich wyminąć. Hamowanie jest tak samo przyjemne jak przyspieszanie, a może inaczej, pokonywanie zakrętów i w ogóle generowanie przeciążeń, to jest sama przyjemność. Uuu, jak ładnie kierowcy zjeżdżają, proszę, proszę. Aczkolwiek cały czas trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, że możemy rozbić samochód i może być nieciekawie.
Mało brakowało. Grubo. Chyba poczekam do wieczora, aż samochody gdzieś tam zjadą, aż turyści wyjadą stąd i wtedy zacznę już grzać, jak będzie ich mniej. Bo ogólnie na torze można do 17 śmigać, byśmy sobie wyjechali gdzieś tak 16:30, zrobilibyśmy sobie na spokojnie jedno okrążenie już, jak będzie mniej turystów. No co on robi, ty? Co za gościu? Jakiś szeryf. W końcu można solidnie hamulce schłodzić. Będzie czystacznie. Miałem nie przekraczać, kurde, ale... Kusi! Jest, jest czysta. Znajomy nie będzie zadowolony. Okej. No nie powiem. Nie wygląda to dobrze. Widzę, że amortyzator. Całe szczęście mam dobre ubezpieczenie wykupione. Swoją drogą, teraz możemy sobie popatrzeć w tamtą stronę, jakie tutaj mamy przewyższenia, prawda? Teraz jest tutaj mocno pod górę. A jak się jedzie tak szybko, to się nawet tego nie czuje. No dobrze, wygląda na to, że tor już opustoszał, więc ciekawe, co się uda tutaj ogarnąć. Zamykamy drzwi. Fura już odpalona na chodzie, rozgrzana. Hamulce też rozgrzane, na postoju nawet mają 120 stopni. No i mamy wieczór, pusty tor. Mamy go tylko dla siebie. Może tam spotkamy jeden czy dwa samochody, ale wątpię, czy uda nam się kogoś dogonić, skoro teraz są same koksy. I początkowo jeździłem sobie tutaj na kontroli trakcji włączonej, na włączonym ABS teraz też mam włączone, ale miałem kontrolę trakcji, stabilności toru jazdy, ale finalnie postanowiłem wyłączyć wspomagania, dlatego że chcę się lepiej nauczyć tego samochodu, a co za tym idzie, nabrać do niego respektu. Bo miałem parę takich sytuacji, że okej, system stabilizował mi samochód, sprawiał, że bardzo łatwo jest go kontrolować i nim sterować, a tu się okazało na zakręcie, że wcale taki łatwy nie jest, zwłaszcza jak musiałem gdzieś tam dohamować. Wtedy oczywiście pomaga nam kontrola trakcji, czasami kontrola stabilności toru jazdy, nie kontrola trakcji, tylko ABS i kontrola stabilności toru jazdy. Ale jednak jak jedziesz za szybko, źle wchodzisz w zakręt, nie znasz swojego samochodu, no to źle się to kończy. Więc moim zdaniem najlepiej chyba na początku, jak się uczysz samochodu, to wyłączyć wszystkie wspomagacze. Dobrze nauczyć się toru, na którym się ścigasz. A dopiero potem, jak będziesz chciał osiągać lepsze wyniki na torze, sukcesywnie włączać sobie kontrolę trakcji i stabilności toru jazdy, żeby na tym torze osiągać coraz to lepsze czasy. Nie, a takie pierwsze 900 okrążeń zrobić sobie po prostu na spokojnie i na pewno da to lepsze rezultaty niż korzystanie od razu z kontroli trakcji. Coś tam w skrzynie biegów uszkodziłem. Jeszcze dobrze, nie wbijam tu biegów.
i na spokojnie, zszefujcie. Nie przesadzamy z tym gazem, zwłaszcza przy wyjściu. I powinno być raczej wszystko ok. Trudno jest przetrwać na tym torze, jak planujemy jakoś w miarę sprawnie jechać. I ten samochód też jest wyjątkowo kapryśny. O, jest! Następnym razem pożyczę od znajomego jakiś słabszy. Zobaczymy, czy ma coś takiego. Byłoby fajnie. Na pewno nie napęd na wszystkie koła. Tutaj jednak napęd na tył spisuje się bardzo fajnie na tym torze. Tak na marginesie, jest to tor z Assetto Corsy, czyli skanowany laserowo, nie jakieś tam dziadostwo. Jest to przełożony tor z Assetto Corsy, jest to oczywiście mod. Jeździ się po nim fenomenalnie, chociaż ten samochód albo ma jakieś takie miększe zawieszenie, albo ta konwersja toru nie była jakaś taka szczegółowa, dlatego że nie czuję tutaj części tych nierówności, albo może jeszcze mam złe ustawienie kierownicy. Ojej! Ale mnie ta tarka rozwaliła tutaj. Okej. Teraz mamy tu. Ostatnio grałem w Assetto Corsa Competizione i te pobocza wyglądają nieco inaczej, bo to jest taka stara wersja tego toru, chyba z 2016 roku, i od tamtej pory nieco rzeczy się zmieniło i to jest właśnie ta starsza wersja. A jak przeszedłem sobie, jak grałem sobie trochę w Competizione, to tam te pobocza wyglądały inaczej. No i przez to czasami nie wiem, który to jest zakręt. Teraz miałem taką sytuację, że poleciałem prosto w ścianę. Ale przydaje się nawigacja. Tylko że ona też nie oddala widoku, jak jedziemy szybciej, a co za tym idzie, no trzeba jednak trochę tor znać. Bo czasami trzeba dużo, dużo wcześniej samochodem hamować, zwłaszcza tym. Ale jak jedziemy wolno, tak jak teraz, to nawigacja faktycznie spisuje się, przynajmniej dla mnie. Okej. Okay. O, mocna nawrotka. I zaraz chyba będziemy mieli karuzelę. Czasami hamuję na zakrętach. Nauczyłem się tego trochę w Gran Turismo 7. Tam był naprawdę mega dobry samouczek odnośnie hamowania. Hamowanie też służy do skręcania tak w ogóle. Jest to zajebiście trudna sztuka. No i przy wyjściu z zakrętu warto sobie wrzucić tą czwórkę na przykład. Czyli wcześniej zmienić bieg. To jest taka naturalna kontrola trakcji, kiedy taką skuteczną moc całego samochodu zmniejszamy, a właściwie moment obrotowy. Przez to, że jest mu po prostu ciężej. Nie da rady spalić kapcia, nie? Tego nie chcemy raczej na wyścigu. No i mamy wynagradzającą długą prostą, prawda? Na samym końcu to jest najlepsze, co może być.
tak. O, popatrz, chyba samochód będzie w całości. Wow. Nie dowierzam aż. Ale mam takie wrażenie, że jechałem jeszcze wolniej jak z ruchem ulicznym. Następnym razem włączę sobie jakiś race logic i... Chyba pominąłem zjazd. Ale ta prędkość jest uzależniająca. Włączę sobie jakąś kontrolę czasu i wtedy sprawdzimy. Zjadę sobie do pita. Chyba dużo paliwa nie spaliłem, tak mi się coś wydaje. Nie widzę, żeby ta kreska tam zjechała. Ciekawe, ile okrążeń na jednym zbiorniku. No, to jest 20 km. Nie no, coś tam spaliłem. Kurde, tutaj dobrze dowalałem. Myślę, że tak jedna 20 zbiornika została spalona. No, coś tam mi też pokazuje na wskazówce. A przejadę sobie jeszcze jedno okrążenie. No, mam nadzieję, że tym razem nie przegapię zjazdu. Ciężko go dojrzeć tak naprawdę. No ale nie będziemy chyba wolno jechać. Gdzie to jest? Gdzieś tu chyba. Nie za tym wzniesieniem gdzieś tam? O, dobra, widziałem znak. Okej. O, kurde. Wow. Udało się trafić, dobrze. No i zjeżdżamy na parking. O, a tu jeszcze mamy tryb driftu w tym samochodzie. Zobaczmy, jak to działa. Komfort, sport, sport plus i drift. O, coś tam weszło. Dobra, dzwonimy po lawetę i spadamy stąd. Okej. Okay. Przypadkowo zresetowałem samochód zamiast nacisnąć hamulec ręczny. Okej, okay, dobra, możemy tutaj też zakończyć odcinek. Moi drodzy, dzięki wam, że byliście na odcinku kariery w BeamNG Drive. Dzisiaj poleciliśmy sobie do Niemiec z Stanów Zjednoczonych, żeby pojeździć na słynnym torze Nordschleife w fantastycznej, jak nie mam, BMC. Zajebisty tor, polecam wam go sobie też sprawdzić. Moda możecie łatwo pobrać z internetu. Jest za darmo. Trzymajcie się, na razie. Cześć.